Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma 3M, która dostarczyła nam materiał na Jokera i oprócz tego firma DPS Druk, która nam ten piękny projekt wydrukowała. I z racji tego, że mamy dzisiaj niedzielę, no to niedzielne wrapsterskie okazje, o których nie zapomniałem, a na okazjach długo wyczekiwany wosk hybrydowy do lakieru o zapachu miodowym. Wosk występuje w dwóch pojemnościach, 100 ml w cenie 79 zł brutto i 50 ml w cenie 49 zł brutto. Natomiast dzisiaj, z racji tego, że są wrapsterskie okazje, minus 20% na jeden i drugi wosk do końca dzisiejszego dnia. Link zostawiam Wam w opisie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajcie, że do jutra są gwarantowane wysyłki, które dotrą do Was z naszego sklepu przed świętami. Więc nie zapomnijcie, nie ma na co czekać. Zgarniajcie promkę, link w opisie, a my lecimy z odcinkiem. Witajcie kochani w kolejnym Wrap Life'ie. Zanim zaczniemy, zostawcie suba na kanale i klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi wideo i wbijajcie na Instagrama, gdzie wszystko na bieżąco i wcześniej. W dzisiejszym odcinku w końcu będziemy oklejali BMW E34. Jedna strona jest zrobiona, ale zaraz Wam pokażę, tak żebym się zmieścił po prostu w dwóch dniach z oklejaniem. I jak widzicie, BMW X5 z poprzedniego odcinka jest już całe dokończone, złożone i czeka sobie, leżakuje i czeka na klienta i na rozliczenie. No i teraz pokażmy może najpierw, jak wygląda auto w całej okazałości. Także prezentacja, czas start. No to dajcie znać od razu w komentarzach, jak Wam BMW widzi się w tym kolorze. Szczerze, byłem sceptycznie nastawiony na początku, zwłaszcza jak był tylko jeden element oklejony, ale jak sobie porównamy srebrną właśnie do tej oklejoną w matte khaki green, no to pasuje do tej bryły i wygląda całkiem rozsądnie. Dobrze, przejdźmy sobie dalej, co tutaj się ciekawego dzieje. Andrzej z racji tego, że okleił auto i skończył, jest gotowe, no żeby się nie nudził, to prowadzi teraz szkolenie z takiego oklejania. Tam jest Andrzej. A tutaj są nasi kursanci i to jest ostatnie szkolenie wrappingowe w tym roku. A ostatnie szkolenie w tym roku będzie w następnym tygodniu i będzie to szkolenie z przyciemniania szyb. I jeżeli jesteście zainteresowani takimi lub innymi szkoleniami, no to Facebook Wrapster Academy i tam możecie pytać o wszystko. Więc tak, tu jest auto oklejone, tu się prowadzi szkolenie, a tu jest dzisiejszy pacjent, czyli moje BMW E34 Joker. Chodźcie, pokażę Wam, co już udało mi się zrobić wcześniej. Tak jak wspomniałem, żebym już się wyrobił na tym odcinku. Tu jak widzicie, dowody zbrodni, mój cały sprzęt i tyle w sumie potrzebuję. I to jest podstawowy zestaw do tego, żeby zacząć oklejać. Czyli folia, rękawiczka, nożyk i rakla. W zupełności Wam wystarczy. A, jeszcze opalarka. Gdzie to można dostać, taki podstawowy zestaw? A wiesz co, my kupiliśmy na takiej stronie sklepwrapster.pl chyba to było, no taka fajna strona, tam narzędzia mają, kosmetyki fajne do pielęgnacji auta na przykład i z tego co wiem, to jest chyba promocja na wosk hybrydowy do końca dzisiejszego dnia, więc kto tam skorzysta, to skorzysta, a kto nie, to z Was zaskoczę, to nie. No i tak się prezentuje cały tył, wygląda to bardzo fajnie. I wcale nie jest to łatwe. Naprawdę tutaj jest bardzo dużo takich rzeczy, na których trzeba się skupić. Między innymi, tu macie cały bryt, który jest zadrukowany. Niektóre elementy, tak jak ten, ten i ten, są wycięte ploterowo z folii odblaskowej i trzeba je osobno nakleić. Grafika zadrukowana przechodzi w ploterową. Tutaj oczywiście też papier transportowy w tym miejscu, papier transportowy w tym miejscu, gdzie są te wszystkie takie
paćki, nie wiem jak to nazwać, różnego rodzaju kształty, kształciki, tak żeby ten projekt z czarnego przechodził delikatnie w fiolet. No i dalej mamy, tu jest osobny element, tu są jakieś osobne elementy. Część jest plotowana, tak jak tutaj widzicie, część jest zadrukowana, więc tu nie trzeba było nic z tym robić. No ale na przykład taka karta, tą kartę nakleiłem też z folii odblaskowej, no i trzeba było ją wpasować dokładnie w to miejsce, w którym ona powinna się znaleźć. No to są takie rzeczy, które niby prosto wyglądają, jak już jest to oklejone, ale jak się to robi tak dokłada się tej folii i różnych drobnych elementów, to wcale takie łatwe nie jest. Tu jest oko Jokera. No i weźcie teraz w takim czarnym tle, wklejcie to oko, żeby z dalszej odległości faktycznie to tak wyglądało, jak ma wyglądać. Podoba ci się? Podoba mi się, no. Nie, jedna z niewielu grafik, która mi się podoba, bo ja tam nie jestem jakoś specjalnie graficiarzem. Nie, grafiki mi się generalnie niespecjalnie podobają, ale ta wygląda fajnie. Podsumowując, jest to w ch... trudne. Dlatego zacznę od rzeczy najtrudniejszej z tego całego projektu, czyli idziemy kleić drugi bok. Zajebiście, właśnie tak chciałem. Tak, jeżeli chodzi o grafiki, no to faktycznie to musi być cały bryt na jednej płaszczyźnie. Nie tak jak robimy zmianę koloru, że tam najpierw sobie jedne drzwi oklejamy, potem drugie, bo byłoby mega ciężko spasować grafiki. I taką ciekawostkę wam opowiem. Kumpel kiedyś pracował w firmie reklamowej, gdzie dostali całego dużego busa craftera do oklejenia. To była jakaś firma, która robi ogrodzenia, płoty, takie rzeczy. Wiecie, jak wygląda płotek, nie? No to wyobraźcie sobie, zawsze się robi pionowe bryty, tak? I się klei od tyłu auto do przodu. A ona, żeby mniej folii zeszło, to zrobiła im dwa duże, poziome bryty. No to było marne szanse, żeby ten płot był równiutki, ale jakoś to nakleili, ale no, takich rzeczy się nie robi, trzeba przewidzieć. I tak samo tutaj. Grafika, tak jak już wspomniałem, musi być cała położona, bo jak porozcinam w krawędziach, no to wszystkie te linie będą dopasowane do siebie. No i teraz najtrudniejsza część, czyli po prostu muszę ten bryt ułożyć na samochodzie identycznie, jak jest tamta strona, no żeby to po prostu ładnie wyglądało i symetrycznie. Aczkolwiek pewnie i tak będzie z malutkimi jakimiś przesunięciami, ale to nie wpływa jakby na jazdę, bo wiecie... I tak nikt nie patrzy na dwa boki naraz. Ale postaram się tak dopasować, żeby było prawie że identycznie. Można jeszcze, no nie wiem, wziąć linijkę na przykład i sobie zmierzyć linijką odstępy i tak dalej. Natomiast, nie, ja wiem, że to będzie gitara. Szybko sobie sprawdzę kontrolnie, no i kleimy. Dobrze, to pokrótce wam opowiem schemat działania przy takim brycie i przy tym konkretnym samochodzie. Tak jak widzieliście, najpierw sobie zarzuciliśmy cały bryt, wypoziomowany jest tak jak był wcześniej. Oddzieliliśmy sobie osobno ploterowe części, jedną i drugą. Tam jest jeszcze podkład, żeby mi się nie przykleiło po prostu do auta. Teraz łapiemy sobie przetłoczenie, rozciągnęliśmy wzdłuż tego przetłoczenia, takiego ostrego. Tutaj do końca nie rakluję, rakluję gdzieś dotąd, bo będę chciał zarzucić folię na tą część tylną błotnika. Trzeba tam nagrzać i dosyć porządnie to rozciągnąć i w dobrą stronę. No i teraz jak już sobie wyprowadzę powietrze z całej długości, no to będę sobie jechał od przetłoczenia w górę, od przetłoczenia po kolei w dół, bo tutaj też jest to przetłoczenie dosyć ostre i będę chciał folię trzymać w powietrzu i po prostu przechodzić całe przetłoczenie po kolei, tak żeby mi się folia nie podniosła tutaj właśnie w tym ostrym przetłoczeniu. No i to tak pokrótce. Potem oczywiście krawędzie, narożniki, rozcinanie, czyli wy to widzicie w 1,5 minuty, a mi to zajmie jakieś 1,5 godziny. New purpose, don't start asking for the old me. It's preparation, took patience, sweat, years, dedication. I keep a trick on my sleeve, thinking you know me. I learn how to rebound from any loss in life. Then I learn to make plays like it's my archetype. This is Billie Jean meets Walter White. Cause to break bad, you gotta walk with light. I know I'm talking right. This is the introduction to show you that they've been bluffing. I'm diagnosing, they animated like that. But stuff is I'm holy. No.
present means that I feel it while seeing nothing but they okie dokie. It's an illusion, you seeing nothing. I see how the game be. They politicking while taking shots at you like Cheney, but none of it could faze me. You think it's magic, thinking you crazy. That's why I leave no room for slacking, Tracy McGrady. Never your digits, show you tricks like a bad magician. Because all the facts was missing, now you in a bad position. Okay. No one other cape or the hat, nah nah. Flick of the wrist, show a picture under influence. This is paint with a twist. Through it all, I keep my eyes in the light like Cyclops. The ending is way bigger than me. Oh, what I got lost in the shuffle. Now put my cards on the table. Cause whatever I face, I know the king is able. On God, haha. Let me see you bounce, 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 bounce. We gon' push this thing to the max. Let me see you jump, 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 jump. This ain't nobody holding us back. Let me see you bounce, 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 bounce. We gon' push this thing to the max. Let me see you jump, 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 jump. Ain't nobody holding us back. Inny mówi, żeby sprzątali linery, bo się ktoś może wy... Ja podał to je wrzucam, pa. No ten to jest faktycznie podał. A to jest do siedzenia mój. Aha. To jest moje siedzenie. To są zużyte ścinki, to jest, przecież jest napisane nawet, siedzisko. Calculated decisions, I carry memories of all my loved ones who didn't get a chance to live life the way that I'm living because they died too young or got caught in the system. This is LA. Wszystko dobrze, Mateusz? Dobrze, część główną, najtrudniejszą tak naprawdę mamy oklejoną. Wszystko jest wykończone, dogrzane razem z całą ploterówką. Tutaj mamy jeszcze kilka zielonych elementów, które są z folii odblaskowej. Tak jak nasza karta, już mam zatransferowaną. I karta, zobaczcie, że też jest wyplotowana z folii 3M. I to jest folia do zadruku, odblaskowa. Czyli jak zrobicie sobie zdjęcie z fleszem, no to ta karta będzie świecić tak jak znak drogowy czy rejestracja na przykład. Tą folią tak naprawdę można ukleić sobie całe auto, wydrukować na przykład taki projekt na folii właśnie odblaskowej i też okleić auto, natomiast no, na naszych publicznych drogach to tak ciężko z tym jeździć. Fajne, ten motyw z kartą mi się mega podoba. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba. Jeszcze to, co zrobiłem przed chwilą, nie? Czyli wziąłem taką do góry. Nie możecie tej folii złamać, bo będziecie też mieli tutaj kreskę taką. Także no mówię, z tą folią troszeczkę jak z jajkiem, ale efekt jest super. Pamiętajcie, zawsze na koniec roboty trzeba posprzątać. Się może przydać na wklejki. I tym miłym akcentem kończymy dzień dzisiejszy i widzimy się jutro. Zimno. Zimno, ciemno i do domu daleko. Ach te święta, ach te święta. Na następny rok, kochani moi drodzy mili, jeżeli ogłosimy zestawy świąteczne, to naprawdę zamawiajcie je od razu. A tutaj, moi drodzy, małe wróżki w rapsterki w nocy okleiły mi klapę bagażnika. No co zrobić? No nie będę narzekał, ale już można zobaczyć, jak ta dupcia ładnie się tutaj prezentuje. Już nie ma w ogóle prawie bordowego oprócz tego tutaj. Aczkolwiek tak stwierdziliśmy tutaj wszyscy, czyli ja i operator, że bez zderzaka to auto wygląda tak bad boy trochę. Zajebiście. Ale no, żeby dopełnić tą grafikę całą, no to ten zderzak będę musiał jednak okleić. I to zobaczycie w dzisiejszym dniu.
One są słabe, Przemas. Teraz łap. Do śmieci. No, ono się składa. Master, master. Na ryby. Bo ogólnie na naszej hali jest bardzo mało miejsca i musimy ściśniać. Plan na teraz, na dziś. Z racji tego, że chcę wam pokazać, jak działa nasz wosk, a nie mam auta, no to Przemasa zmotywowałem, bo zobaczcie, jakim on autem jeździ. On mył to auto w 2016 roku ostatnio i tak samo sprzątał środek. Więc dzisiaj go troszeczkę zmotywowałem i będzie miał przynajmniej czyste auto, a ja pokażę wam, jak działa nasz wosk na lakierze. To jest wosk stricte przeznaczony do lakierów. Plan jest taki, że ja sobie działam ze zderzakiem, a Przemas myje tego szczura. No, a jeżeli chodzi o dowód na to, że Przemas tak często myje auta, to pamiętacie odcinek, w którym tą Dacię upalaliśmy na błocie? To jest jeszcze ten brud z tego odcinka. Update. Dół zderzaka mam oklejony. Nie lubię tego zderzaka kleić, bo robię to któryś raz z rzędu, a jest tu dużo po prostu elementów. Dół się klei z osobnego, to się klei z osobnego, to z osobnego, boki, żeby przeciąć tutaj w tym przetłoczeniu takim brzydkim, żeby folia nie odchodziła, to macie 6 elementów, z których trzeba okleić jeden zderzak. Oprócz tego jeszcze grafikę w miarę chciałbym spasować do tego tyłu, co tutaj jest. No i po prostu to troszkę czasu zajmuje. A taka ciekawostka, to zobaczcie po ostatnim upalaniu na torze. Pamiętacie? Trochę tam ognia było z rury. Zobaczcie to, co się wydarzyło. Let the rest quit. I'm too obsessive and restless to be domestic. I'm too expressive, my chest is moving the message. So doing less of my seconds would be depressing. Oh. Dobrze, storiski z zestawami, ostatnimi zestawami już są dodane. Proszę bardzo, tu stworzyliśmy taki zestaw pół litrówek. Natomiast tych zestawów już na 99% nie ma, ponieważ już się wyprzedały, bo mamy dzisiaj piątek i właśnie to ogłosiłem na Instagramie. Dlatego warto Instagrama tutaj, który tutaj jest, kliknijcie follow i warto go obserwować, bo tam są takie rzeczy właśnie na bieżąco. A oprócz tego, te rzeczy jeszcze są, to zobaczcie. Mikołaj do nas przyszedł wcześniej, więc do 14 pamiętajcie, że na 99% paczki do was dojdą. I przyszły do nas torby detailingowe. Sztuk, Basia, ile? 100 sztuk toreb detailingowych. Więc to jest bardzo dobra wiadomość, bo pytaliście, czy jeszcze będą. Okazało się, że przyszły. Mamy dzisiaj 11 z delikatnym opóźnieniem, bo miały być 9, ale są. Także śmiało, linka macie w opisie. Zamawiajcie i róbcie prezenty swoim znajomym. Nie wiem, rodzinie. Kosmetyki jeszcze są, aczkolwiek tak jak powiedziałem na Instagramie,
Tych kosmetyków, dostaw już nie planujemy w tym tygodniu, w tym roku, ponieważ czeka nas coś takiego jak remanent, czyli zliczanie wszystkich kosmetyków. Dlatego wyprzedajemy, żeby mieć mniej liczenia. Więc to, co jest teraz w tym momencie na sklep w Wrapster.pl, to będzie do końca roku i prawdopodobnie nic więcej oprócz tego wosku się nie pojawi, bo jest jeszcze w planie mleczko do czyszczenia skór. Aczkolwiek ono pewnie będzie już, na pewno będzie po 14, więc dostawy na 90% będą w styczniu, więc nawet o tym nie będę wspominał, także nie ma na co czekać, wbijajcie na sklep, czyście półki, żebyśmy po pierwsze mieli mniej liczenia, a po drugie 18 grudnia lecimy po obiecane auto dla widza, więc są potrzebne pieniądze, żeby je kupić, bo tam z tych donate'ów to tam jest malutko pieniążków, ale będzie na wachę przynajmniej z tych donate'ów, dlatego róbcie zakupki, bo robimy też dla was dużo rzeczy, a musimy mieć fundusze na auto dla widza, ponieważ dużo będzie robionego. Więcej będę opowiadał na odcinku, więc subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, żeby was nie ominęły chociażby takie odcinki i zostawcie łapkę. Hugo mówi, że chciałby wygrać. No niestety, my nie możemy wziąć udziału, ale zasady będą bardzo proste, więc śledźcie kanał, bo no nie mogę wam mówić wszystkiego, bo nie będę miał co opowiadać na następnym odcinku. A czy operator może brać udział w konkursie? Operator niestety też nie może wziąć udziału w konkursie, ale może zrobimy zrzutkę na auto dla operatora. Co wy na to? Piszcie w komentarzach, bo na razie operator jeździ... czym? Punkiem. Time is money like I got a rollie on me, so I gotta make it count. Some homies switch up on me, that don't matter to me, I'm just trying to make it out. Coming straight up out the ground, tell them I don't play around. They claiming that they got the lie, but I don't hear them, they ain't making a sound. I'm about to hit them where it hurts. I promise this could have been worse. I put God over everything, in other words, he's always first. I regret things I did in the past, flying on a better move than my last. Give me a mic and you know I must pass, it's a team effort, I'm like Rondo with the pass. Wolf, get it together, we'll save you some bricks and some feathers. I had to change for the better, yeah, I had to change for the better. It's simple, don't let it control you, they gon' try to bring up back the old you. Be careful who you give your trust to, most people out here tryna hurt you. I'm about to make them disappear, I don't wanna see no tears. This is only the beginning, losing is my only fear. On już ewidentnie chce jechać. Dobra, zderzak skończony, przykręcę go. W sumie jeszcze tylko zostało mi listwy, jedna mała rzecz, więc E34 jest prawie skończone. Zaraz, już za chwilę zobaczycie efekt końcowy, ale najpierw prezentacja wosku, którą wam obiecałem. Moment, na który wszyscy czekali, czyli prezentacja wosku. Do tego, żeby zaaplikować wosk, będziecie potrzebowali przede wszystkim wosk, najlepiej rękawiczki ochronne, aplikator i mikrofibrę do docierania. Wszystko dostaniecie na sklep w Wrapster.pl oczywiście. Jakby aplikacja nie jest skomplikowana, okrężnymi ruchami nakładamy na wybrany element. Ja tutaj sobie odznaczyłem, gdzie będę ten wosk nakładał. Zrobimy sobie 50, pokażę wam, jak wygląda zrzut wody z woskiem, bez wosku. Ważne, żeby lakier był suchy i 15 stopni co najmniej w otoczeniu, tak żeby nie było za zimno ani za gorąco, bo wtedy też wosk za szybko wysycha. Wosk może leżeć na lakierze do 20 minut, czyli takie 15-20 minut i możecie go sobie docierać. I jeszcze jedna ważna rzecz, wosk może się wypacać, więc po godzinie można dotrzeć wosk na całym aucie na lakierze jeszcze raz. Dobra, przejdźmy do aplikacji. Piękny, miodowy, naprawdę on jest tak cudowny, tak mi się podoba. To jest niepełny słoiczek, bo to jest nasza próbka taka na halę. Macie 100 ml lub 50 w tych zestawach na sklepie. To jest aplikator do wosku. I teraz to sobie odkładamy, nabieracie sobie wosk na aplikator i okrężnymi ruchami nakładacie sobie na lakier.
cieniutką warstwę wosku. Już po pierwszej aplikacji zobaczycie, że ten wosk jest mega wydajny. Dosłownie kilka razy nabrałem go pojemniczka i starczyło mi praktycznie na pół maski. Teraz poczekamy sobie te 10-15 minutek, dotrzemy, no i zobaczymy, jak tutaj działa hydrofobowość na tym wosku. W międzyczasie wyjechaliśmy 34, żeby się grzała. If you know what I mean. Tutaj wosk 15 minut leżał na lakierze, docieram go. No i zobaczymy sobie podbicie koloru przede wszystkim, zrzut wody i kropelkowanie. Takie trzy rzeczy chciałbym Wam pokazać. Nie będę oceniał, ocenicie sami w komentarzach. Docieranie jest mega proste. Po prostu mikrofibrą, okrężnymi ruchami sobie ściągamy nadmiar wosku, który zresztą widać dokładnie. I co jakiś czas przekładamy sobie fibrę. Maska dotarta, ściągam sobie 50. Od razu zobaczymy podbicie koloru. Czy jest, jakie jest maskowanie rys, ale to już z daleka widać, że jest różnica. Na kamerze jest to mega ciężkie do uchwycenia, natomiast no w rzeczywistości on bardzo delikatnie podbija tą głębię koloru. To nie jest tak, że Wam ściemni o 6 tonów, bo nie o to w wosku chodzi. Zostały nam dwie ostatnie rzeczy, czyli kropelkowanie i zrzut wody, które teraz Wam zademonstruję. Sami widzicie, różnica jest widoczna gołym okiem. Tutaj mamy jedno wielkie taflowanie, natomiast zrzut wody, tu gdzie jest wosk, no jest nieporównywalnie lepszy. I no, kropelkowanie, no to sami widzicie, no, bardzo ładne, równiutkie kropelki, które są na lakierze. Wosk ma przydatności do 6 miesięcy. Po 6 miesiącach możecie sobie ponownie zaaplikować, jest mega wydajny. A teraz długo oczekiwany moment, czyli prezentacja BMW E34. Yeah.
No i moi drodzy, tak prezentuje się nowe wcielenie E34. Koniecznie, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podoba E34 w wersji Joker. Ja ze swojej strony chciałem bardzo podziękować partnerom odcinka, czyli firmie 3M za dostarczenie materiału folii 3M odblaskowej, metalizowanej do zadruku oraz oczywiście firmie DPS Druk, która cały ten mega projekt nam wydrukowała. Koniecznie wbijajcie na Instagrama, gdzie wszystko wcześniej i na bieżąco, no i zostawcie suba i dzwoneczek, tak żeby Was żadne wideo nie ominęło. Przypominam na koniec, że do końca dzisiejszego dnia jest promocja na nasz miodowy wosk, minus 20%. Wszystkie linki zostawiam Wam w opisie. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Jeżeli chcielibyście, żebym gdzieś bardziej poupalał BMW-kę, to 5000 łapek pod tym wideo i lecimy upalać, aż skończymy cały komplet. I kto został do tego momentu, pisze w komentarzu Joker.